Normalna błona maziowa to wyściółka stawu, która wydziela i wchłania drobną ilość płynu potrzebną do smarowania stawu, do smarowania powierzchni stawowych, które działają właściwie jak maszyneria. Jeżeli dochodzi do rozrostów zapalnych błony maziowej z powodu urazu, przeciążeń, zmian reumatoidalnych albo też infekcyjnych, błona maziowa zamienia się w zapalnie zmienioną masę, wydzielającą bardzo dużo płynu, wydzielającą substancje, które niszczą naszą chrząstkę stawową, powlekającą staw. Jeżeli na czas nie powstrzyma się tego procesu, dochodzi do destrukcji powierzchni stawowych i ciężkiego uszkodzenia stawu. Dzięki metodzie radiosynowektomii jesteśmy w stanie powstrzymać zapalny rozrost błony maziowej w stawie. Zabieg przeprowadzamy zawsze pod kontrolą USG. Podajemy w sposób celowany pod kontrolą USG iniekcję do stawu z preparatu, który ma za zadanie zmniejszyć aktywność zapalną tej maziówki. Po 2 dniach unieruchomienia i tygodniowym okresie obserwacji, oszczędzania kończyny, pacjent wraca do normalnej aktywności, a po 3 miesiącach również przez badanie USG potwierdzamy zanik tej błony maziowej zapalnie zmienionej i proponujemy Państwu dalszą rehabilitację.